Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Ma bardzo dużo wyświetleń i coś mi się wyświetla, że będzie miał ich więcej. Mój gość to fenomen, bo lata temu ja z całą ekipą TVN, czyli z kamerami, aktorami, dymami, laserami, nie zbliżyłem się nawet liczbami do jego widowni. Czyli cholera, może właściwie wystarczyło stać w dżinsach, plus jeden mikrofon, jedna kamera i to by było wszystko. Moim gościem jest dziś Łukasz Lotek-Lotkowski. Cześć, dzień dobry. Cześć, cześć, bardzo mi miło. Cześć, Łukasz. Ja od razu tak jakby o jakimś swoim kompleksie, wiesz, że oglądam jakieś twoje, wiesz, wystąpienia i nagle zawsze mam takie jakby ukłucie trochę, myślę sobie, cholera, obstawiali mnie tymi kamerami, puszczali te lasery, wiesz, jakieś dymy, wiesz, produkcje, muzyka, melodia. Tutaj wychodzi po prostu koleś w dżinsach, no nie wiem, czy to są dżinsy, ale po prostu w spodniach, t-shircie i to jest wszystko. I to mnie wkurza. No Szymon, spróbuj swoich sił w stand-upie, wiesz, to jest bardzo, uważam, fajne wyzwanie i myślę, że jest duża szansa, że się sprawdzisz, nie? Więc czemu nie? Wiesz co, nie wiem dlaczego, ale bo jeśli już tak mówimy szczerze, wydaje mi się, że energię może mam, natomiast tam chyba trzeba jakiegoś rodzaju, wiesz co, odwagi i czegoś takiego, że... Jak to się mówi, nie wiem, no nie bierzesz jeńców, bo nie masz z tyłu głowy na przykład, że to obejrzy, wiesz, ciocia, może, że świętej pamięci mama, że wiesz, coś takiego jest. Po prostu wychodzicie, odpalacie wrotki, że tak powiem, młodzieżowo i sprawa załatwiona. Tu jest coś, że ja mam może za dużo już jakby ma człowiek ograniczeń, wiesz, powstanie, dziadek w powstaniu, wiesz, takie rzeczy, no. No słuchaj, ja dużo opowiadam o moich rodzicach i jednak... uzbroili się już jakoś takie odporność na to, wiesz, po prostu już nie oglądają, nie chcą się denerwować. Mój tata tylko czasami tam wpadnie na występ, był kilka razy, mama była tylko raz 6 lat temu i już więcej nie wróciła. No dobrze, ale jak twój ojciec przychodzi na twój występ i to na przykład starasz się to jakoś lekko, nie wiem, powiedzmy ocenzurować, czy na przykład pomyśleć, dobra, to nie będzie tych fragmentów o ojcu, prawda, na przykład jak ojciec tam przyjeżdża po ciebie i masz problem z holowaniem i odholować, że on wraca na rancho i tak dalej, padają brzydkie słowa, czy on jakoś cenzurujesz wtedy, czy nie? Nie cenzuruję. Ja się zawsze tego pilnuję, żeby nic nie wpływało na mój występ. Więc tata musi usłyszeć dokładnie taką wersję, jak wszyscy słyszą. No to widzisz, ma dystans do tego, już wiesz. Słuchaj, to chyba większość jest wymyślona. Słuchaj, to chyba jest młodość, bo ja mam w teatrze, wiesz, jeden monolog i to jest właśnie o moim życiu z moją małżonką. I nagle, wiesz, przyszła moja ciocia, polonistka w kapeluszu, która mnie przygotowywała do matury i usiadła w pierwszym rzędzie z torebką. I patrzy się na mnie z odległości mniej więcej 2 metrów. I teraz ja, stary, stoję naprzeciwko niej, opowiadam o jakichś rzeczach osobistych. Czasami tam padnie jakiś jeden może brzydki wyraz i już jestem przerażony, już z tyłu głowy mam Boże Święty. A innym razem z kolei usiadł Jerzy Bralczyk. No stary, jakby ci usiadł Jerzy Bralczyk. No jesteś, robicie Bank 2, jest, nie wiem, Atlas Arena i siedzi w pierwszym rzędzie Jerzy Bralczyk. No i co robisz? No zerkałbym na niego na pewno i bym się denerwował bardziej na jakieś moje potknięcia językowe. Jakby czasami, wiesz, używam często jakichś powtórzeń albo coś, po prostu no nie jestem jakimś tam biegły tak bardzo w naszym języku, więc na pewno czułbym jego oddech na karku, nie? Słuchaj, to na pewno, znaczy myślę sobie, wiesz, że ja to mówię z jakimś tam niekłamanym podziwem, bo rzeczywiście, wiesz, jest to tak, że ja prawdopodobnie mając tam 25 lat, jak zaczynałem jakieś, wiesz, swoje początki w radiu, pamiętam, też byłem tam krytykowany przez jakichś tam klasyków, wiesz, starych satyryków, panów w swetrach, wiesz, że co to w ogóle za koleś, jak on mówi, że to jest jakiś knajacki, wtedy, rozumiesz. Natomiast ja sobie wyobrażam, że to tak musi być, że musi następować taka zmiana warty, nie ma nic w tym jakby złego. Ja też cały czas, wiesz co, patrzę, przyglądam się temu i analizuję i myślę sobie, wiesz, że w ogóle chyba to fajnie, że jest taka jakby przepychanka, wiesz. Nie wiem, na przykład, czy ty czujesz jakiś oddech, wiesz, za sobą innych, na przykład, którzy ci zaczynają tam, nie wiem, deptać po piętach, wiesz. Czy w ogóle ktoś taki się narodził? Czy jest jakaś fala, na przykład, nie wiem, light daperów, stojących daperów, fruwających fly aperów, wiesz, czy na razie nie widzisz nic takiego? Wiesz co, myślę, że stand-uperów jest bardzo dużo, ale jeszcze jest bardzo dużo miejsca na rynku, więc
nie czuję tutaj jeszcze żadnej konkurencji, czy żebym komuś źle życzył, nic z tych rzeczy. Mam wrażenie, że każdy może znaleźć swoją publikę, szczególnie, że poczucie humoru jest tak subiektywne, że ktoś, kto dla mnie może być zupełnie nieśmieszny, może być bardzo śmieszny dla kogoś innego. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale powiedz mi sobie, czy tak z perspektywy czasu na przykład wiesz, czy masz jakieś grupy, bo ja też jakby no przez lata pracując ze swoją agentką, czy wykonując jakąś pracę konferansjera, to mam już jakby tak ustalone pewne takie tematy, w które nie wchodzę, czyli na przykład grupy, które ewidentnie nie będą się bawić przy moim poczuciu humoru i jakby wręcz ona jest taki, wiesz, taki jakby kopercie zalakowane, że wiadomo, że nie warto, masz gdzieś na przykład takie coś, że ci się zapala czerwona lampka, dobra, w to nie wchodzę, wiadomo, nie moja bajka. Masz na myśli, że nie poruszam jakichś tematów? Bardziej, wiesz, może ja się, bo ja widzisz, to też jest druga rzecz, że ja niby już, a ja cały czas mam taką składnię, jakbym, wiesz, skończył liceum. Może powiem inaczej. Czy masz może na przykład grupy zawodowe, czy no, widownie, dla której wiadomo, że nie wystąpisz, bo to nie będzie twoja bajka? Rzeczywiście nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Myślę, że raczej... No emeryci i renciści raczej nie będą moją widownią, prawda? Bo ze względu chyba na temat, jaki poruszam i na język, jakim operuję, bo będzie dla nich to niesmaczne pewnie. Ale myślę, że u mnie raczej, jak człowiek ma dystans, to będzie się dobrze bawił na moim występie. Chociaż bywały też, wiesz, osoby takie po 70 nawet na widowni, które bawiły się rewelacyjnie, więc ciężko mi powiedzieć, jakaś grupa jest. Myślę, że chodzi raczej o dystans i o poczucie humoru. Tak, ja myślę, że to jest kwestia jakby wejścia w jakąś pewną konwencję, że stand-up jakby chyba w założeniu ma być czymś takim, co przekracza jakąś pewną granicę i jakby, wiesz, co pokazały na przykład te wszystkie mariaże z telewizją, prawda? Zauważyłeś, że to nie zawsze się zgadza, bo nagle się okazuje, że ten widz siedzący z herbatką przed telewizorem to nie jest ten widz, który przyszedł tam do wielkiej areny bądź do jakiegoś klubu i wchodząc w to, wchodzi w pewną konwencję, wie, że będzie ostro, prawda? Dokładnie, oczywiście. No, jak widz dostaje znienacka, tak samo jak na występie firmowym jest, prawda? Że no przychodzimy wystąpić dla jakiejś firmy i oni często nie chcą nas słuchać, bo po prostu my jesteśmy dla nich niespodzianką i oni mieli inny plan na ten wieczór. Oni chcieli się napić alkoholu ze znajomymi i pogadać sobie, co tam, kto ile zarabia i tak dalej. A nagle wychodzi jakiś gość i zaczyna opowiadać im jakieś obleśne historie i mają, Boże, nie chcę tego słuchać. Dlatego ważne jest to, żeby osoba, która jest na widowni, wiedziała, co chce obejrzeć, prawda, i pisze się sama na to. A to jak mówisz, widz telewizyjny czasami przyłącza kanałem, mówi, za czym to jest, to jak on nagle z nienacka dostaje roast na przykład jakiś, no to, a przyłączył, nie wiem, ze Złotopolskich na przykład, nie? I nagle ma, Jezu, co to jest? Bo były, prawda, próby przeniesienia właśnie roastów, nawet TVN robił i to się gdzieś tam nie przyjęło, prawda, dlatego, że nagle się okazywało, że, zresztą ja to właśnie też tak tłumaczyłem, że wiesz, no to tak sobie wyobrażam, że siedzi moja ciocia, nagle miała, wiesz, na wspólnej, prawda, i jakąś tam ułożoną historię bohaterów i nagle, nie wiadomo, niezależnie od tego, jak telewizja próbuje przełamywać granice, nagle dostaje coś, na co w ogóle nie jest przygotowana. Pomyślałem sobie może, że powinno być takie wprowadzenie, wiesz, jak w TVP Historia, że najpierw się wypowiadają jacyś socjologowie, wiesz, jakiś siedzi psycholog, który mówi, opowiada, na co, żeby państwo byli na to teraz gotowi, proszę wypić melisę, zaraz będzie co... cała rada siedzi po prostu, za chwilę obejrzymy coś bardzo wyjątkowego. I tak, Lotek, i ty za 20 lat będziesz właśnie takim mentorem, który będzie siedział z innymi starszymi stand-uperami i przygotowywał ludzi na występ bardzo młodych stand-uperów. Proszę Państwa, być może on zje mu mózg na scenie i na przykład wsadzi nóż, ale to jest normalne, trzeba iść na ostro, to jest taka konwencja po prostu. Tak, i zapraszam do oglądania. Lotek Lotkowski, słuchaj, Łukasz, pamiętasz, kiedy pierwszy raz nagrodzono ciebie śmiechem? Ale w jakiejkolwiek, w jakiejkolwiek, tak, może być to rodzinna sytuacja, jakakolwiek. Taki pierwszy raz, że czujesz śmiech, Jezus Maria, to jest nagroda, tak. Wiesz co, odkąd pamiętam, to ja zawsze ten śmiech jakoś, walczyłem o ten śmiech u rodziców i u rodzeństwa. Przebierałem się na przykład w jakieś ciuchy, udawałem, że jestem Jean-Claude Van Damme i robiłem jakieś ciosy w ściany i zawsze to walczyłem, więc pierwszego nie pamiętam, ale pierwsze moje wspomnienie to już jest śmiech, który słyszę, nie? Więc nie pamiętam, co go wywołało, ale coś musiałem fajnego zrobić. Zawsze byłem tym, który walczył o śmiech, wiesz, próbował rozśmieszyć i rozjaśnić jakąś atmosferę wszędzie. Ale co wtedy dostawałeś? Na przykład, czy śmiech co podobał u ciebie? Jakiś, nie wiem, eksplozję endorfin, czy ochotę na kolejny, wiesz, żart? Co to było? Bo chcę tak trochę popsychologizować. Co, wiesz, było u podłoża tego, kurczę, że chcę więcej, że chcę...
Ja myślę, to już jestem najmłodszy z trójki rodzeństwa, nie? I musiałem walczyć o uwagę zawsze i wydaje mi się, że to był jakiś taki patent na to, żeby wszyscy mówili, ten Łukasz jest bardzo śmieszny i moi bracia wtedy, a my co? My co z nami? Żeby chciałem wygrać jakąś rywalizację po prostu, myślę o uwagę. Okej, czyli nie ma tam jakiejś, bo wiesz, w biografiach wielu komików jest zawsze jakaś taka smutna historia, wiesz, u Kareya na przykład samotnej matki w depresji i on, wiesz, próbujący jej rozśmieszyć. Czyli ciebie nie było jakiegoś takiego backgroundu smutnego, jakiegoś takiego dramatycznego, tak? Tylko raczej uwaga dwóch braci, uwaga wszystkich naokoło, tak? Dokładnie tak, nie było u mnie jakichś tam traumatycznych historii, że przyjechał mi samochód psa i nagle ojej, zacząłem żartować wtedy. Że nagle, żeby... nie. I potem zawsze jakiś, wiesz, element psa, wiesz, w monologach, że hał, albo że wychodzisz na czterech łapach, wiesz, coś takiego. A spotykała ciebie kiedyś kara na przykład za żart? Kara za żart na przykład, że taki podochocony tym żartowaniem, że masz zawsze widownię, zawsze śmiech, nagle wybiegałeś jako ochoczy taki Łukasz między innych ludzi i nagle, wiesz, jakaś katastrofa, wiesz, że spotykasz się z ludźmi, którzy właśnie tego nie chcą albo ciebie karzą za to. Nie, wiesz co, zdarzało się z czasów studenckich, jak byłem gdzieś w knajpie z znajomymi na tym przysłowiowym dwóch piwkach i czasami denerwował mój śmiech innych ludzi w knajpie, bo ja mam jednak bardzo donośny śmiech i teraz mówię, ludzie mówią, że ale ty masz taki zarażający śmiech, a niektórzy jednak truli się trochę tą moją zarazę i denerwowali się i miałem nawet jakieś nieprzyjemności fizyczne, jakieś bójki, jakieś w ogóle... straszne rzeczy. Ale wiesz, bójka za śmiech to jest ciekawa sprawa. W ogóle za bycie wesołym. Jesteś zbyt wesoły. Wkurza nas, masz być smutny. To jest takie polskie właśnie, nie? Że nie, ty jesteś za wesoły. Zaraz dostaniesz mordę, to nie będziesz taki wesoły. Ale to rzeczywiście, to ja dostałem, słuchaj, jak będąc właśnie takim nygusem, wpysk w twarz kapciem od górala. Zostałem sam gdzieś tam, na moment mama gdzieś wyszła, ja góralowi przywiązałem nogę na podchalu, wiesz, do krzesła. On wstał, wywrócił się i dostałem w twarz, wiesz, od górala kapciem. Byłem pewien, że będzie się śmiał tak jak mój dziadek po wywrotce, wiesz. No widzisz, trzeba uważać. Ojejku, wnusiu, jak fajnie wywróciłem się, jak fajnie, ojej, co za żart. Słuchaj, a powiedz mi, bo chciałem porozmawiać o szkole, powiedz mi, czy byłeś takim typem, który, bo mi wyglądasz na takiego gościa, który wolał zawsze przerwę. No zdecydowanie tak. Czyli przerwa ja to lubiłem bardzo. Ja lubiłem przerwę, byłem w klasie, wiesz, matematyczno-informatycznej, było 28 chłopaków, 4 dziewczyny, więc to są ciężkie warunki do funkcjonowania. Jak jest za dużo facetów, to jest też jakaś taka dziwna energia się wytwarza. I faktycznie trzeba było dać im upust i ja lubiłem bardzo przerwę. Lubiłem sobie z nauczycieli bardziej pożartować, niż się przyłożyć do nauki i wolałem być bardziej poza szkołą niż w szkole. Czyli rozumiem, że prawdopodobnie miałeś kosę z nauczycielami. Byli tacy, którzy by, no nie wiem, powiedzmy, nie przyszli na twoje jakieś benefis w Teatrze Wielkim, nie przyjdą raczej, tak? No, wiesz co, ja byłem też sprytny, więc ja wiedziałem, że jak jest jakiś nauczyciel, przy którym nie można sobie pozwolić na za dużo, to sobie nie pozwalałem, bo nie chciałem mieć później problemów jakichś tam z nauką, ale tam, gdzie nauczyciel dał jakieś delikatne przyzwolenie, czy zaczął sam się śmiać z naszych żartów, no to już koniec, że po roku już żałował i po prostu przekraczaliśmy już wszystkie dopuszczalne granice. No dobra, ale pamiętasz jakiś taki jeden ze swoich, czy to, bo raczej myślę sobie, że u ciebie to są żarty sytuacyjne, to ja myślę sobie, że nie są jakieś takie gotowce typu tam, wiesz, przywiązywanie do nogi albo coś tam, tylko u ciebie to raczej była sytuacja wynikająca, coś się dzieje, interakcja, tak, i coś, nie wiem, mówisz. Tak. No, mieliśmy takie numery, wiesz, że na przykład nauczycielka miała 3 takie same szafki u siebie w klasie. I w jednej była wieża, gdzie odtwarzała coś tam, na przykład niemieckiego, nie? Więc odtwarzała jakieś tam czytanki czy coś. I zamieniliśmy jej 2 szafki. Ale czekaj, w jednej szafce był co było? Odtwarzacz? Tak? Wieża, tak. A, wieża. CD, wiesz. A w szkole to była bardzo ważna i najdroższa rzecz w całej szkole, można powiedzieć. Więc zamieniliśmy jej 2 szafki miejscami, trzeciej już nie zdążyliśmy, więc zamieniliśmy tylko kwiatki na górze szafek, żeby ona pomyślała, że te szafki też były zamienione. I potem ona próbuje otworzyć kluczykiem, nie pasuje, mówi, a zamieniliście mi szafki, zamieniajcie. I pokazała złe, żeby zamienić. Więc całą lekcję zamienialiśmy te złe, był koniec lekcji, ona sprawdza klucz, nie pasuje, do drugiej, nie pasuje i ma... O wy! I poszliśmy po prostu, nie? Zarobiłem tak zakombinować, żeby nauczyciel był po prostu załamany na koniec lekcji. To piękne, słuchaj, oczywiście nie polecamy tego i tutaj młodzież nie musi się na tym wzorować i to nie jest warunek... Nie, to są... Tak. I to, stare czasy. Łukasz, i to nie jest w ogóle warunek, żeby zostać stand-uperem. Wiesz, bo wielu pomyśli sobie, cholera, zamienię szafki i będę miał potem całą Atlas Arenę, tak?
Czy... No nie, 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 nie o to chodzi. Razem ze mną z 10 chłopów te szafki zamieniało, żaden nie jest tenderem. Tak, i właśnie, gdzie oni teraz są? Gdzie oni teraz są? W wojsku. Słuchaj, ale zawsze taki nygus szkolny jest ulubieńcem jakiegoś jednego nauczyciela. Miałeś kogoś takiego, że zostawcie go, wiesz, że ktoś cię bronił na radach, czy nie, chociaż ty byłeś sprytny, jak powiedziałeś, to jest cholera niestety błąd, bo tak nie szedłeś na całość. Nie szedłem na całość, byłem sprytny, jeszcze byłem dobry z matematyki, więc grałem w kosza w reprezentacji, więc tak miałem sporo nauczycieli, którzy mnie wspierali, nie? Tylko najlepsze jest to, że nauczyciele nigdy na zebraniach nie mówili, co ja robię. Po prostu moi rodzice przychodzili i mówili tylko, cały czas przeszkadza w lekcjach. I nigdy nie powiedzieli, co ja robię, bo gdyby powiedzieli, to ja bym miał przechlapane w domu. A tak po prostu moi rodzice wracali, co ty tam robisz na tych lekcjach? Nie? Ja mówię, nie wiem, gadam sobie z kolegą. Czyli ogólnie, ale to znaczy, że ciebie jednak lubili, cholera, wiesz, bo przynajmniej ująłeś ich, wiesz, tą, no, tym, że się, cholera, uczyłeś, wiesz, bo to jest niestety, bo niektórzy tacy to się tak zatracają w tym, że już jakby nauka w ogóle idzie w bok, on już by chciał dostawać kasę za bilety. Nie, ja z nauką nie miałem jakichś tam większych problemów, nie byłem jakimś tam prymusem, ale było tak w miarę w porządku, bez jakichś tam ryzykownych sytuacji, ale nauczyciele, często ci, z którymi najbardziej sobie żartowałem, i tak mnie lubili. Ja ich też lubiłem, to nie wynikało z takiej złośliwości, tylko naprawdę to była jakaś taka upólna sympatia i czasami taki śmiech przez załamanie nauczyciela, nie? Że po prostu już wie, że po tej lekcji już poszło już dawno i malko, ale to było zabawne. Powiedz mi, czy... bo też pracowałeś w korporacji prawniczej, tak? Czyli w ogóle się kształciłeś, co chciałeś być prawnikiem, tak? Rozumiem. Nie, ja studiowałem na SGGW, ale... zacząłem pracować na studiach tam w archiwum tej kancelarii, okay, i potem tam zostałem przez dłuższy czas. Ale czyli SGGW, Szkoła Gospodarstwa, to jest Gospodarstwa Wiejskiego, tak? SGGW. Tak, chociaż tak. Niektórzy mówią Szkoła Główna Gwiezdnych Wojen, nie? Ale to jest Gospodarstwa Wiejskiego. To też. Ale rozumiem, że jakoś tak czułeś, że to jest to, czy ty po prostu od tak zacząłeś pracować i myślisz sobie, dobrze, co z tego wyniknie, to jeszcze miałeś jakiś taki pomysł na tak zwaną swoją przyszłość, czy nie? Nie miałem w ogóle, na początku studiowałem przez rok matematykę na Wyszyńskim, po prostu, bo matma mi łatwo przychodziła, więc stwierdziłem, że może to będą łatwe studia. Po roku się okazało, że to nie są łatwe studia i stwierdziłem, że uciekam i zmienię na inne, na łatwiejsze, i poszedłem na SGGW po prostu, żeby... Moi rodzice nalegali, żebym skończył dzienne studia, więc poszedłem na SGGW i trafiłem idealnie. Tam była bardzo przyjemna uczelnia. Tylko wiedziałem, że nie będę się tym zajmował w przyszłości. Sam nie wiedziałem, co chcę jeszcze robić. Więc ta praca tej kancelarii po prostu była takim stricte zarobkowym na studiach. Potem okazała się trochę ścieżką kariery, bo zacząłem tam awansować i mieć coraz lepsze pieniądze i stanowiska, i przez to wiesz, więcej pracy. No i trzeba było też uciekać stamtąd po prostu. A, ale co, uciekać przed tymi większymi pieniędzmi? Czyli po prostu czy się zaczął jakieś tworzyć zależności? Wdałeś się w romans jakiś dramatyczny? Nie lubił ciebie szef? Nie, w pracy w ogóle miałem bardzo, bardzo miłą atmosferę, przyznam, że naprawdę wszyscy dla mnie byli w porządku i myślę, że też się rozwiązywałem swoich obowiązków i tak dalej, było wszystko okej. Okay. Tylko nie chciałem pracować w korporacji prawniczej, bo praca w korporacji, ja tylko w prawniczej pracowałem, jest tylko takie porównanie, ale to jest jakaś tragedia po prostu. Tragedia. Co jest tragedią? Opowiedz, co jest tragedią? Niech usłyszą ci w szklanych wieżowcach. Co jest... Niech usłyszą. Same maile, jakie tam... Ja umierałem tam ze śmiechu miliony razy z maili, które przychodziły i odpisywałem często na nie. Uwielbiam sztuczne uprzejmości w mailach, gdzie szczególnie po angielsku mi to zawsze rozwalało i zawsze pisałem całą litanię tych różnych takich podziękowań na koniec maila. Pisałem many thanks in advance, sky is the limit, keep up the good work, nie? I pisałem z 8 różnych i nikt nie brał pod uwagę, że to może być żart, wiesz? To by było szokujące i wysyłałem te maile i ja umierałem ze śmiechu, a ludzie normalnie mnie odpisywali, nie? Normalnie, jakby nic się nie wydarzyło. Czyli jakby ten schemat to tak jakby sformalizowanie, nagle się okazuje, że coś jest według absolutnie jakby dziwnego, nabudowanego przez lata, coś, co w ogóle nie ma sensu i oni tego nagle nie widzą i że jest strasznie dużo ludzi, którzy bawią się w te rytuały. To ciebie osłabiało, tak? Tak, to, że nie widzę nawet absurdu tych niektórych sytuacji, które się dzieją, że to jest po prostu normalna rzecz. Ja nie mogłem przejść obojętnie obok takich rzeczy, no.
Po prostu musiałem, nie mogę też za bardzo, wiesz, za dużo powiedzieć różnych sytuacji tam inside'owych, bo to jednak jeszcze mam haklozy pewności, nawet jeśli mnie dobrze pamięć nie myli. Ale bo teraz wiesz, jakbyś to powiedział, to byś się musiał udać do konkurencji, do właśnie prawnika, który by ciebie bronił i tak dalej, więc wtedy by się przydali. Tak, to nie ma takiej prawdziwej konkurencji tak naprawdę tam, wiesz, w tych korporacjach prawniczych. To jest, wiesz, jedni są po jednej stronie, drugi są po drugiej stronie, we wszystkich rzeczach tak naprawdę. A pamiętasz ostatni dzień tam i na przykład, kiedy był ten przełom, kiedy był ten moment, kiedy Łukasz Lotkowski, jakiś tam, nie wiem, low manager, direct call, brand director. Business development assistant. Właśnie, counter postanowił zostać jednak menadżer stand-uperem. Ja już stand-up robiłem lat, jak pracowałem w tej kancelarii. Tylko robiłem to weekendowo. Wiadomo, że na początku tutaj nie było w ogóle scen stand-upowych, więc nie było szans na zarobek żaden, więc dokładaliśmy do tego naszego, że powiem, biznesu, raczej pasji. I dopiero w momencie, kiedy zauważyłem, że okej, że jakoś tak na niższej krajowej, czy tak może bliżej na trochę średniej, mogę się utrzymać ze stand-upu, to stwierdziłem, że rezygnuję z pracy i po pierwszym roku okazało się, że to był strzał w dziesiątkę po prostu. A był taki dzień, bo ja zawsze chcę o czymś takim usłyszeć. Wiesz, że wchodzisz, już pewny jesteś, że tamta średnia miesięczna jest wyższa od tej tutaj i nagle ty wchodzisz i taki jesteś, nie wiem, wylewasz kawę na biurko prezesa, ja to bym tam jakoś, albo na przykład ktoś ci wysyła maila, na przykład właśnie kind regards albo coś, a ty odpowiadasz tam coś na niego, wiesz, don't give a fuck, no nie wiem, coś takiego, wiesz. To ja miałem tak, że przyszedłem i mówię, będę odchodził z pracy. Koniec tego, nie będzie mnie już tutaj. I dostaję z drugiej strony, a zostałbyś jeszcze pół roku na pół etatu, żeby kogoś wyszkolić, a dobra, nie mam problemu. U mnie tak to wyglądało. Ale bo ja, wiesz, nie miałem nic do zarzucenia tak naprawdę nikomu tam, więc ja z uśmiechem się jakby pożegnaliśmy. A ja to bym chciał jakoś tak, wiesz, widzieć romantycznie, kurczę, ale nie, no to właśnie też mi się podoba. Ale powiedz mi, jak to dzieliłeś te dwie rzeczy, bo to są tak dwa nieprzystające do siebie światy. A może dzięki temu to, wiesz, jakiś taki balans uzyskiwałeś, że nagle wchodzisz tutaj w jakieś, wiesz, no klubiki, bo to pewnie były klubiki. Tutaj nagle, wiesz, te garnitury jednak, kurczę, białe koszule. Była to jakaś taka schiza w tym, kurczę, takie dziwne, wiesz, zestawienie dwóch światów, wiesz. Było, wiesz co, kiedyś nad Wisłą w Warszawie robiliśmy stand-upowe imprezy i moja kancelaria wykupiła na górze cały ten taki taras w tej knajpie. I z góry widać było też scenę. Ja byłem na imprezie filmowej. Ale to był przypadek? To był przypadek? Do końca nie wiem, ja nie organizowałem tego naszego z kancelarii wyjścia, ale byli wszyscy, szefostwo i tak dalej. I występował jeszcze Jacek Stramik i Darek Gadowski, którzy są naprawdę bardzo hardkorowymi komikami. I z góry ja z kieliszkiem jakimś prosecco razem z główną szefową, wiesz, patrzymy, ona mówi, no nie wiem, panie Łukaszu, mnie to jakoś nie bawi. Po prostu odchodzi, nie? A ja normalnie schodziłem na dół, prowadząc imprezę między chłopakami i mówiła dziena, lala, i wracałem na imprezę w kancelarii na górę. Ale to pięknie. A jeszcze do kompletu w ogóle, wiesz, powinno się odbywać na barce i powinieneś być jeszcze na pół etatu na przykład w ogóle, że tak powiem, kierowcą tej barki, wiesz, kapitanem. No ja jeszcze karaoke przecież prowadziłem, to jeszcze mógłbym karaoke prowadzić. Też byłbym. Ale to piękna sprawa i nagle trzy imprezy obsługuje, trzy różne światy i z każdego dala, proszę bardzo. Tak jest. To jest moje marzenie. Spod jakiego znaku jesteś? Wodnik. Wodnik jesteś. Kurde, wiesz co, bo jestem bliźniakiem i właśnie spod znaku bliźniąt często są takie właśnie pomysły o takim, wiesz, dualizmie, czyli na przykład nagle, wiesz, jesteś, nie wiem, rybakiem, a w nocy prowadzisz stand-up, w ciągu dnia jesteś killerem, zabijasz ludzi, potem znowu wracasz jako rybak. Takie, wiesz, jakieś marzenia o takim dziwnych, wiesz, jakby zestawieniu dziwnych światów. Sprawdź, czy nie jesteś bliźniakiem przypadkiem. Prawda, no, wiesz, zajrzyj tam. Łukasz, gdyby kręcono, wyobraź sobie, dobrze, miliony, miliony wyświetleń, sukcesy i nagle kręcą o tobie film za parę lat. I teraz, jak widziałbyś scenę, tak wyobraź sobie, że jest scena takiego twojego jakiegoś pierwszego triumfu, czyli takiego momentu, kiedy ty wychodzisz, czy ten bohater wychodzi, tak jak, no nie wiem, kurczę, wyobraźmy sobie, gra ciebie Jim Carrey, albo nie, może jakiś tam inny, wiesz, ktoś, cholera, nie wiem, Mel Gibson. I jak widzisz tę scenę?
takiego pierwszego twojego triumfu, że wiesz, bohater do tej pory jakiś pogardzany, mało ludzi, mało widownia i nagle następuje przełomowy moment. Było u ciebie coś takiego? Było. Wiesz, to był Anthrax Stand Up Festival, który wygrałem i potem był jak taka gala tego festiwalu, czyli zwycięzcy plus tam mówię największe gwiazdy, występowaliśmy w Teatrze Palladium i to był mój taki pierwszy duży występ. Który i to był wtedy rok? Właśnie. Ojejku, nie wiem, to było z 6 lat temu, chyba 6 lat temu, czyli 2014 rok. I wtedy moi rodzice właśnie po raz pierwszy na mój występ przyszli i mówię bardzo mocne żarty i mamy pierwszy i ostatnie wyjście na mój występ i to chyba byłaby ta scena, to chyba byłby ten występ. Ale Łukasz, no rodzice twoi i były mocne żarty. Stary, mnie spina nawet moja mama, której nie ma ze mną od wielu, wielu lat. Ja często myślę o niej, jak na przykład tam kończę jakiś występ, coś myślę, kurde, mamie by się to nie podobało. To co dopiero, jak oni byli na widowni, no. No, naprawdę wtedy miałem chyba najmocniejsze ciosy, jakie mogłem wymyślić, tylko nie chcę tu przytaczać tych historii, bo nawet tutaj nie mam miejsca na takie historie, ale był bardzo ciężkie i ja właśnie miałem w głowie duży strach z tego powodu, że są rodzice i tak sobie musiałem uzmysłowić, że no dobra, ja będę to robił, ja będę dalej to robił, będę dalej opowiadał takie rzeczy. Więc no trudno, po prostu będą musieli to jakoś przeżyć. Bez żadnych zmian. Z jakiego momentu, to znaczy przełomowy, dlatego że wygrałeś, tak? Ale czy jakby poczułeś wtedy, że, bo jakby do tej pory próbowałeś i myślałeś, miałeś takie momenty zwątpienia, że może nie to, czy to się stało coś takiego wtedy, wiesz, jak mówiono o Adamie Małyszu, że pamiętasz, że no ty nie pamiętasz tych czasów, że Adam Małysz wcale nie od razu był Adamem Małyszem, to znaczy wcale dobrze nie skakał. I nagle któregoś dnia zaczął dobrze skakać. I słyszałem wypowiedź psychologa, że właściwie nie jest znany powód, dla którego Adam Małysz nagle skakał 100 metrów, a nagle zaczął skakać 150. No a co z tym bananem i bułką? Myślałem, no może tam gdzieś po drodze był ten banan i bułka, ale nie było dokładnie wiadomo, dlaczego nagle. Czy u ciebie był taki moment, właśnie to była ta chwila, kiedy jakby wcześniej, dobra, miałeś różne doświadczenia, a nagle poczułeś, kurde, tak, to jest ten moment, lecę daleko. Znaczy ja od początku miałem raczej dobre reakcje na swoich występach, więc nie martwiłem się o to, czy dam radę rozśmieszyć jakąś rzeszę ludzi, tylko bardziej zastanawiałem się, jak do nich dotrzeć, żeby oni dowiedzieli się o mnie, że tak powiem. Więc nie martwiłem się o poziom mojego stand-upu, a bardziej martwiłem się o to, jak może się, czy w ogóle stand-up wypali w Polsce, czy w ogóle będzie opcja, żeby właśnie grać na takich salach, jak teraz gram. I dla mnie to było zawsze zagadką i myślę, że wtedy jak w Palladium wystąpiłem i potem wiedziałem, że jadę na galę, gdzie gramy takie duże właśnie miejsca, to wtedy już jakby czułem, że zacząłem moc widowni na tej gali całej i że to się wydarzy wszystko. Okay, tak, miałeś takie pewności. No czyli rozumiem, że były momenty wcześniej, kiedy na przykład zdarzyło ci się grać, wiesz, w jakiejś takiej, no nie wiem, na jakimś klubiku, gdzie było na przykład 5 osób, 10 osób, tak? Były takie momenty? Oj tak, oczywiście, to były 2 lata. No ale Łukasz, to wytłumacz mi, jak wtedy uparcie trwać przy swoim. No dobra, opisz mi takie miejsce, no co, że siedzą ludzie, z 5 gości, 4 piwa, czy tam 2 piwa, 1 herbata i co? No, to przede wszystkim było tak, że dzwoniliśmy do klubu i mówiliśmy, możemy u was wystąpić, zrobić stand-up, a on co to jest stand-up, tłumaczyliśmy, że stand-up. Że ja stoję. Tak, dokładnie, ja stoję i opowiadam, co potrzebujecie, mikrofon i światełko. No nie wiem, czy da radę, zobaczymy, ale dobra, to przyjeżdżajcie. Termin ustalony, robimy plakat w Paincie, wysyłamy na wydarzenie na fejsie i dzwonimy do wszystkich znajomych, których znamy w Toruniu na przykład, nie? I dzwonimy, masz kogoś znanego w Toruniu? To weź, zaproś na nasz występ, wstęp kosztuje 10 zł. Zbierało się 10 osób, przychodziliśmy do takiej piwnicy i po prostu opowiadaliśmy swoje żarty. Zawsze z jakimiś przygodami, jeśli chodzi o próbę na początku, bo mikrofon nie działa, a to światełko jest po prostu lampka z biurka, a to coś i było takie rzeźbienie, ale później efekt był fajny, bo wszyscy się raczej dobrze bawili. Ale nie mieliście takich momentów, że wychodzicie i wiesz, kompletna zima, że w ogóle to nietrafione, już nie bądź, że zima na zewnątrz, to zima w środku, ludzie nie rozumieją, w ogóle nie chcą, a nagle się okazuje, że to, nie wiem, Ukraińcy z budowy obok, wiesz, przyszli, że chciał dobrze wam ktoś zrobić i wypełnić, wiesz, nie było, tak? No, to mi się, na takich biletowanych chyba aż tak źle nie było, wiesz, nigdy, ale zdarzyło mi się występować na zjeździe motocyklistów i występowałem po prostu na lawecie i kompletnie mieli w nosie, że ktoś do nich mówi, nie? Przecież daleko siedzieli i to było takie żenujące, że w ciszy, bo jak w ciszy mówisz żarty,
to jest jakieś bredzenie jakiegoś dziwnego człowieka, nie? Po prostu stoję, opowiadam, przychodzi sobie gość, robi to, jest cisza, to jest jakaś tragedia. I to się czuje każdą komórką twojego ciała, że jest naprawdę źle. Więc to takie eventy też były oczywiście, nie? Nie, to niewiarygodne, wiesz, bo zastanawiam się, na ile trzeba mieć jednak takiego trochę, wiesz, zaparcia, że być przekonanym, że wiesz, że ta forma wyjdzie, bo przecież jakby ja pamiętam początki stand-upu w Polsce, gdzie tak powątpiewano, wiesz, troszeczkę traktowano stand-up jak czasami, wiesz, to walentynki, że to jest amerykańskie, niby dlaczego, bo wiesz, no dziwne, bo niby dlaczego, jakby tam gość jeden sam stający, to co ten inny gość nie może stać w innym kraju i dlaczego to ma być jakby, wiesz, amerykańskie albo w ogóle zachodnie, prawda? I też były takie głosy, wiesz, poza tym rządziły wtedy kabarety, to jest bardziej atrakcyjne, więcej się dzieje, więcej gości, prawda? Pamiętasz takie sytuacje, że jakby nie wierzono w ogóle w tę formę? Tak, pamiętam, ale też jest duża scena europejska stand-upowa, bo w Rosji stand-up ma się bardzo dobrze, w Rosji ma się bardzo dobrze, we Francji i oczywiście w Wielkiej Brytanii, wiadomo, czy w Holandii, czy w Skandynawii, więc ja widziałem, że jest miejsce na to i że brakuje raczej w Polsce takiej rozrywki dla dorosłych właśnie, bo kabarety są raczej takiej rozrywką dla całej rodziny i unikają jakichś tam kontrowersyjnych tematów, czy właśnie używania delikatnego języka. A jak się jednak przejdzie się po mieście i posłucha, jak ludzie ze sobą rozmawiają, no słuchaj, pojawiają się tam wulgaryzmy. I myślę, że taka naturalność stand-upu właśnie, ja widziałem miejsce na to po prostu na polskim rynku. Że to musi się sprawdzić, bo to jest rozrywka, którą ja też chciałbym oglądać. No tak, że ona, oczywiście ona, stosując jakieś, no czasami hardkorowe, wiesz, porównania i korzystając z jakichś takich hardkorowych jednak, wiesz, no jakby z normalnego takiego potocznego języka, ale też opowiada, bo to często są takie, wiesz, no czasami takie smutno, straszne opowieści o jakimś takim nieradzeniu sobie z życiem trochę, prawda, bo to jest o takim zmaganiu się. Często tak jest i też ja najbardziej lubię takie, jak ktoś zauważy jakąś drobną rzecz ogólnie w ludzkim zachowaniu, bo to jest nawet nie to, mówi, że o, ja mam tak, ale wiadomo, że mówi to po to, żeby ludzie mówili, ja też mam tak. I wiem, jak jest jakieś spostrzeżenie na jakąś prostą, codzienną czynność, gdzie właśnie ktoś ci o tym powie, otwiera ci się klapka w głowie i masz, o rany, to rzeczywiście jest głupie. To naprawdę jest głupie, że wszyscy robimy to samo, prawda? I ja uwielbiam takie historie. A powiedz, a na ile sobie podkręcasz na przykład, bo rozumiem, że jak na przykład w twoim sketchu, znaczy w opowieści o holowaniu, no bo wiadomo jest tak, że tam nie wszystko się tak wydarzyło dokładnie, prawda? Natomiast jest to rodzaj takiego, no twojej jakiejś takiej licencji poetyki, prawda? Że jak już idziesz w to temat holowania, no to wiele jakby skojarzeń, jak to działa na przykład, na ile... Ile też jest z tym może improwizacji, wiesz, i tego na przykład, dobrze, idą w to ja jeszcze sypię porównaniami, sypię sytuacjami. Jak to bywa, że na przykład czy występy są podobne do siebie? Po jakimś czasie już występy są prawie identyczne, można powiedzieć, bo jak gramy przez półtora roku na przykład ten materiał i gramy go 20 razy w miesiącu, no to później już dokładnie znam każde słowo, jak ta historia musi pójść, bo wypracowałem to, żeby ona była jak najśmieszniejsza. Tak, i holowanie właśnie. To jest historia prawdziwa. Wydarzyła się mojemu koledze, ja nawet nie brałem w niej udziału i on był holowanym i nie przekręcił stacyjki. I już mnie to tak rozbawiło, że stworzyłem do tego całą już swoją bajkową historię. Ale powiem ci, że cholera, ja na przykład jak to oglądałem, to myślałem, kurde, rzeczywiście cholera, powinno się włączyć stacyjkę, prawda? Oczywiście, bo to jest bardzo śmieszny w ogóle błąd, jaki można popełnić, nie? Że nagle nie przekręcasz stacyjki i ja już sobie wyobraziłem, oczywiście oni bardzo szybko zorientowali się, co się wydarzyło, ale ja sobie pomyślałem, co by było, gdyby się nie zorientowali właśnie i w którym momencie by się mogli zorientować. I tak ta historia właśnie nawirowała, żeby była jak najśmieszniejsza. Ja taki mam stand-up, że mam wrażenie, mam w głowie scenę z jakiejś komedii, którą sobie wymyśliłem i opowiadam po prostu, co się w tej scenie dzieje. Tak myślę, to jest taka jakaś definicja mojego stand-upu. Tutaj trzeba przyznać, że jesteś taki bardzo plastyczny i to wszystko jakby jest jakby urealnione, bo to jest ciekawe, że jakby na przykład spisać czasami te rzeczy, to one mogą nawet nie być śmieszne, natomiast, znaczy są, ale one nabierają jakby kształtu, wiesz, kiedy dochodzi twoja plastyka, wizkomika i cała jakby sytuacja. Ludzie gdzieś tam się czują w tym, wiesz, Hyundai'u, bo to był chyba Hyundai, tak, o ile wiem, akcent. Tak, prawda? Tak, strzała. Nie obrażając jakby auta. Rozmawiamy o stand-upie. Powiedz mi, słuchaj, po co ci telewizja? Po co ci TTV? Mój udział w sensie w telewizji. Twój udział, znaczy, tak. Znaczy nie to, że kupiłeś sobie telewizję, chociaż to kwestia czasu pewnie.
Kwestia czasu. Dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja jednak wzoruję się mocno na komikach amerykańskich i lubię śledzić scenę amerykańską, szczególnie lat 80., 90., gdzie myślę, że jesteśmy w podobnym etapie, jeśli chodzi o jakąś popularyzację stand-upu w Polsce teraz. I mnóstwo komików działało w telewizji i robiło seriale, czy miało swoje programy, więc na pewno mnie też ciągnęło w tym kierunku, żeby trochę mieć takie nowe doświadczenie i zobaczyć, jak to wygląda od środka, ponieważ nie brałem udziału nigdy w takiej produkcji, więc dla mnie to było bardzo interesujące i no mam nadzieję, że będą następne w ogóle telewizyjne. To opowiedz o tym programie w TTV, bo to jest, oni się do ciebie zgłosili, tak, żebyś wziął w nim udział? Tak, dokładnie. Do programu Słyszcie Nas na TTV. Taki trochę wykręcony talent show, mógłbym powiedzieć, że po prostu wzięto uczestników, którzy nie mieli szans w żadnych innych talent showach i na jak najdziwniejszych, jak najbardziej oryginalnych, i po prostu my tam oglądaliśmy ich występy i nawet nie tyle, nie byliśmy do końca jurorami, a jakimiś mentorami, opowiadaliśmy swoje wrażenia z występów. Tych uczestników. No właśnie, słuchaj, no wyobraź sobie, że ty, chłopak, wiesz, kurczę, z liceum, w które kończył Mariusz Czajka wiesz, ten, i ktoś jeszcze, prawda, słynny. Kiri Skłodowska. No właśnie, no oczywiście, Kiri Skłodowska, i ta Kiri, i Skłodowska, i Czajka, no trzy słynne osoby i nagle ty, słuchaj, ile masz lat? 35. I jesteś kim? Mentorem. Mentor. Jestem mentorem, dokładnie tak. Mariusz Czajka chyba nigdy nie był mentorem, więc już Mariusza myślę wyprzedziłem. Czyli wiesz, jak ta Kiri Skłodowska, siedzisz i oceniasz pracę innych kandydujących do Nobla. Ale czyli jesteś mentor, no to jest jednak, wiesz, gość, wiesz, oceniasz, wypowiadasz się, ale co... powiedz mi, bo właśnie chciałem spytać o tym, czy nie uwiera cię jakby w telewizji to, że nagle się okazuje, co może było jakąś moją bolączką, ale nigdy nie miałem tego wyrazić, że jednak generalnie ty jesteś, nie powiem, że pracownikiem, ale musisz się poddać pewnemu rygorowi, wiesz, tu pan operator, tam coś, ten wyjdzie reżyser, panie Łukaszu, nie tak ostro, albo może w lewo, w prawo, proszę powiedzieć to, proszę nie powiedzieć tego, nie uwiera to ciebie? Jest to oczywiście ograniczenie jakiejś wolności, no na scenie nic mnie nie ogranicza zupełnie. Czy w tym projekcie, o którym prywatnie wspomnieliśmy wcześniej, że z Rafałem Rutkowskim mamy Lotek i będziemy o tym rozmawiać, tak, bo tam też właśnie tam jest też bez granic żadnych, a tutaj jednak faktycznie trzeba się poddać się takiej jakiejś wizji producenta i to jest, myślę, normalne zupełnie, bo to jest ich program, po prostu ja mam tam spełnić jakąś swoją rolę w tym programie. I no, dla mnie to było, słuchaj, bardzo ciekawe i raczej miłe doświadczenie, bardzo miłe doświadczenie, bo ogólnie wszyscy byli bardzo serdeczni i tacy pomagający mi, jak nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Więc ja mam same pozytywne wrażenia i myślę, że program jest też taki, tak na tyle szalony, że na pewno warto obejrzeć. Czyli można śmiało powiedzieć po tym programie, Usłyszcie Nas, że jest szara strefa takiego performance w Polsce, prawda? Że no, są oficjalne jakieś tam Mam Talent, Talent Show, gdzie idą ci wszyscy, którzy po prostu, moim zdaniem, no, chcą być zauważeni, są zauważani, też inni chcą ich zauważyć, a tu jest jakaś taka grupa, która jest gdzieś niby niszą trochę, prawda? Bo też są bodypainterzy, przeróżne takie no, nie do końca popularne jakieś, wiesz, rozrywki, prawda? No ja się czułem, jakbym był szefem na castingu do jakiegoś filmu Davida Lyncha nowego i po prostu stwierdził, że zrobi jakiś baśniowy świat i potrzebuje najdziwniejszych ludzi i artystów, jakich widział świat, i ja tam siedzę po prostu i oglądam te wykony i no, nie wiem, na ile miałeś okazji odcinków obejrzeć, ale tam się dzieje naprawdę szalone ale rzeczy. Ale z czym się takim szalone. Najdziwniejszym? Znaczy coś, co ciebie najbardziej, tak nie wiem, może wzruszyło? Jaka historia? Chyba stripteaserka, która zdjęła majtki. Wtedy się wzruszyłem bardzo. Wzruszyłeś się. Nie, ale tak serio to na pewno zwycięzca programu Marian z body paintingu. Myślę, że ten występ był najciekawszy, najfajniejszy. Ten od body paintingu, tak? Tak, to... tak. No, bardzo fajne to było rzeczywiście. Ja propos... No i historia też taka, wiesz, bardzo, bardzo smutna. Też i... mnie kiedyś zaprosił, słuchaj, na striptease, to było lata temu, w pewnym takim właśnie lokalu w Warszawie z lat 90. Naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić. Znaczy tam niby o czymś mieliśmy porozmawiać, czy tam jakby jakie mam plany wobec jego córki i właśnie... był występ, a ja z tym całym swoim harcerstwem, wiesz, i no, no nie mogłem sobie poradzić, wiesz, no...
Mnie zawsze dziwi, jak w amerykańskich filmach i serialach właśnie normalnie spędzają czas w klubach go-go. Tak jak nawet w Świat według Bandych, nie wiem, czy pamiętasz. On zawsze siedział gdzieś tam w go-go i sobie siedział i jadł skrzydełka i pił sobie piwko. No a tutaj tańczy dziewczyna na stole, jakby co z tym faktem zrobić, wiesz, i się prezentuje, prawda? No, że... No właśnie, ja też nie rozumiem za bardzo, o co w tym momencie chodzi. I to w wielu filmach, serialach amerykańskich zawsze mi to zaskakuje, że to chodźcie, pójdziemy na go-go. I siedzą sobie, gadają, jakby byli normalne knajpy. To jest dla mnie coś szalonego. W Polsce chyba to nic takiego nie wejdzie, nie? U nas nie, no, wiesz, takie... wiesz, jak oglądałem serial Ślepnąc od świateł, to są chyba takie jakieś... Znaczy, są takie miejsca, ale no, ja widzę je tylko w serialu. Muszę wykupić tam Netflix, żeby obejrzeć to, co jest takiego, co podobno się dzieje w tym mieście, a ja o tym nie wiem w ogóle. Nie wiem, może jestem za grzeczny, cholera, czegoś nie wiem. No. Jak mi żona nawet... Może... Kot schodzi z tyłu. Tak, u mnie koty się kręcą cały czas. Jak ma na imię? Mam, nie wiem, który zszedł. Mam Frankę i Jaćkę. A jeden powinien być na imię Stand, a drugi Up. O, ale to najgorzej w tej kolejności będę jebał. Ale taki, wiesz, że już tak w to wciąg, że już nawet tak koty nadzą. Nie, to byłoby oczywiście chore. Pozdrawiamy twoje koty. O programie z Rutkiem będziemy jeszcze rozmawiali, ale za chwilę będą tak zwane, to będzie net up, czyli takie pytania z netu, dosyć dziwne, musisz być przygotowany, nie bój się. Znaczy, nie jest nic takiego trudnego. Uwaga, najgłupsze pytanie, które wpisałeś w Google, w wyszukiwarce. Oj, nie wiem. Tak, to są trudne pytania. A siebie wpisujesz czasami w wyszukiwarce? Czasem wpisuję, wiesz, zerknąć, czy nikt nie kopiuje moich nagrań, albo nie, wiesz, nie nagrywa na żywo występu i wrzuca później na YouTube, też zdarzało, więc głównie z tego powodu. Ale zdarzało się tak, i co wtedy robisz? Na przykład, jeżeli dorwiesz takiego gościa, to tam, nie wiem, wysyłasz kogoś, jakiś... Wysyłam tak, czterech smutnych panów i oni, tylko oni nie stosują przemocy takiej fizycznej, oni tylko miłość stosują, ale też trzeba uważać, Ale oczywiście blokujemy, wiesz, tam standardowe procedury są na YouTubie i na innych portalach. Ale tak, najgłupsze co wpisałem, to chyba ostatnio szukałem informacji o siostrach Godlewskich, więc to chyba będzie najgłupsze. Ale można wiedzieć dlaczego, ale co, szukujesz się do Fame MMA albo coś takiego? Akurat taki sketch robiliśmy, że Wiolkę porównywali z Godlewskimi i chciałem się przyjrzeć, czy są faktycznie podobieństwa, czy nie ma podobieństw między Wiolką a nimi. I dlatego, bo zapomniałem, jak wyglądają i jak pisałem, to mam takie, matko, jak mogłem zapomnieć, jak one wyglądają. To tak, to właśnie to prawda, że na dobrą sprawę powinno się już wiedzieć to, prawda? Że, dokładnie. Że tak. Po prostu. Tak wyglądają po prostu, wiesz, na całe życie. Słuchaj, uwaga, pytanie. Wolałbyś być pół metra wyższy czy niższy? Wyższy pół metra wolałbym być. Dobra. Jakie dziwne pytanie. One są dziwne. Od kogo ostatnio nie odebrałeś telefonu? Przed sekundą od kuriera i bardzo go przepraszam, bo ja tu żyję z kurierami jak za pan brat, wiesz, na zaciszu. Tu się każdy zna z każdym kurierem i oni są zawsze bardzo w porządku. Kiedyś jeden przerzucił do nas paczkę i dzwoni, a mówię, że nie ma, pan przerzuci tę paczkę, tam był już wirek dla kota, taka ciężka. Przerzucił i potem dzwoni, kurde, nie zeskanowałem tej paczki, a już przerzuciłem, a tam pies jest. kurierzy są bardzo fajni, ale teraz... Ale wiesz, dobrze, że się nie pomylił, czy na przykład, że to był mikrofon i przerzuciłem, a to żwirek miał być. Nie, Olaran, to był mikrofon. Niech pan przerzuci, wiesz, wcześniej, że... Tak. Ale sobie zauważyłeś, że ta pandemia to tak. Nagle, wiesz, ja odkryłem coś takiego jak paczkomaty. Kiedyś w ogóle... Nie interesowało mnie życie paczkomatów, słuchaj. Co chwila czytam tam Onet, WP, informacje. Za duży paczkomat w Olsztynie psuje widok. Nocne życie paczkomatu wydaje odgłosy na osiedlu Wilanowie. Facet pakuje paczkomaty nad ranem i budzi ludzi. Co minutę otwiera, wiesz, i zamyka. I nagle, wiesz, jeszcze rok temu, no dobra, niektórzy wiedzieli, co to jest paczkomat, ale nie były tak popularne jak teraz, prawda? No powiem ci, że ja się świetnie odnalazłem w tym czasie pandemicznym, bo ja jestem królem zakupów internetowych. Ja 90% moich zakupów robię przez internet już od zawsze, więc ja się odnajduję super. A, to widzisz, to jest ta różnica, że ja to odkryłem, wiesz, się rozszalałem, a jeszcze 2 miesiące temu syn mi udzielał instrukcji, jak to robić, wiesz, no. No słuchaj, ja widziałem, ja przy paczkomacie jestem prawie codziennie i widziałem
Już no, na pewno ponad 5 razy, jak ktoś przez telefon przed paczkomatem rozmawia z ludźmi z InPostu, nie? I dzwoni po prostu i mówi, ale zawsze był SMS, a teraz nie ma SMS-a, zawsze w mailu dostawałem, teraz ten. I po prostu awantury są. I nie wiem czemu, ja mam jakąś radość, jak ktoś jest zły na coś. Ale słuchaj, a podoba ci się, Łukasz, w paczkomacie ten moment, jak się otwierają nagle drzwiczki i nie wiesz, które? To jest przepiękne, to jest przepiękne, a najfajniejsze, najgorsze, jak ja właśnie czekam, kiedy się otworzył, a jak są na dwie paczki do jednego włożone, to jest pauza, że jest takie, że żebyś zobaczył, że klikasz, czekasz, nic nie ma i jest napisane, są dwie paczki, żebyś pamiętał, są dwie paczki, a tak okej. Ale wiesz, że ja już miałem sobie stary pomysł filmowy nawet, na przykład, że jakby to był jakiś Bond albo na przykład film z Tomem Cruise'em, to że ja załatwiam kogoś z drzwiczkami od tej paczki, czyli tam stoi jakiś koleś, który chce mi zrobić krzywdę i ja w tym momencie widząc, że on wrzucam, wiesz, kod i ty nagle paczka uderza w jego broń, odskakuje mu ręka. To jest świetny pomysł, Szymon, mi się bardzo podoba ten pomysł. Ale że, wiesz, i wtedy, i w ogóle tak, że jak załatwić kolesia różnymi sposobami paczkami, ale to prawda, jesteś królem zakupów internetowych. Dobra, uwaga. Ile byś wytrwał, gdyby wybuchła apokalipsa zombie? O, ja oglądałem wszystkie filmy zombie, seriale zombie, więc myślę, że najdłużej. Jestem najlepiej zabezpieczony, mam w domu maczetę. I to nie jest żart, mam wielką maczetę. Mam pałkę teleskopową, kij baseballowy. Mam jedzenia na 2 tygodnie, spokojnie. Masz weki, więc... masz porobione weki, tak? A masz jakieś takie preperskie rzeczy, jakiś tam nóż z latarką w środku i z draską, wiesz, żeby zapalić zapałkę, czy coś takiego? Nie, aż takiego nie mam. Muszę sobie kupić coś takiego. Ale weków nie mam, ale mam, moja dziewczyna jest takim typem osoby, że składuje wszystko, więc jak my idziemy na przykład do Rossmana coś kupić, to ledwo co jestem w stanie unieść te rzeczy do domu. I mam po prostu papier toaletowy na miesiąc, wszystko jest u mnie hurtowo, dlatego muszę mieć wielkie szafy i dosłownie wszystko mamy w ilościach hurtowych. Czy jesteś gotów powiedzieć, że tak, zgadzamy się na apokalipsę zombie pod warunkiem, że cały czas kurierzy dostarczają paczki i nic im się nie dzieje. Dokładnie. I będziemy zombie rozwalali tymi paczkomatami. Tak, ale wyobraź sobie, że tak, wiesz, apokalipsa zombie tu chodzą, a tutaj, wiesz, idzie kurier, a zombie się rozstępują. Nie, no dobra, to kurier do lotka. Nie, to spoko, proszę bardzo, bo chyba jest żwirek, wiesz, i że ich to nie dotyczy. To by było idealne. Idealne. Kurierzy musieli być zabezpieczeni. Albo dobra. Kurier by wjeżdżał taką furgonetką, wiesz, z kolcami, ze wszystkim. Łukasz, będziesz to wiedział. 3 cechy dobrego ziomka. Takie pytanie. 3 cechy dobrego ziomka. Poczucie humoru, lubi alkohol i szczery. Kurde, no to ja załapuję się na właściwie tylko cholera pierwszą, bo znaczy ze szczerością to cały czas walczę. Próbuję. Mam problem z alkoholem taki, że go nie lubię, bo byłem w harcerstwie i to mi się rzuciło na całe życie i nawet moja żona narzeka, że za mało piję. Uważa, że... To w Polsce się nie zdarza. Nie, ja przychodzę do domu i wiesz, jest godzina 11, po imprezie ona mówi to wszystko, ile wypiłeś? Ja mówię 2 piwa i ona mówi tylko, na tyle cię stać? Tylko? Naprawdę? Może chodzi jej o finanse. Nie wiem, o co chodzi, ale w ogóle... No właśnie, albo wiesz, wracaj i natychmiast wróć nad ranem nawalony, tego chcę. I tu musisz gdzieś udawać, że pijesz, polewasz się wódką, udajesz pijanego, zamawiasz jakieś głupoty przez internet, a to musiałem po pijaku zamówić, a weź na trzeźwo parapet w nocy zamów. Samochodem rozbijasz samochód na latarnię. Mówisz, że nie uwierzy mi, że jestem pijany, nie uwierzy no mi. Nie uwierzy, nawet wiesz, dzwonią na przykład z Izby Wytrzeźwień, pan Majewski jest do odebrania, nigdy w życiu, nie jadę po niego, niemożliwe. Tak jest. Na imprezie udajesz na siedząco i sikasz majtki, a to weź się przemóc, żeby majtki się na przemóc sikać, nie? Ja ale się Szymon upił, aż się w majtki sikałem. To było idealne, gdyby trzeba było udawać pijanego. Piękna sprawa, tak. Słuchajcie Radia Z, Lotek jest moim gościem i siła muzyki Radia Z. Łukasz Lotkowski jest moim gościem. Słuchaj, uwaga, wiedziałem, że coś na to odpowiesz. Uwaga, ja dzisiaj rano biegałem. Ja słyszałem, że bieganie poniża. To jest jednak trochę jakaś forma ucieczki. Ale nie no, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że nie, ja piję super. Do jednego z twoich występów, że dzwoni do ciebie koleś i mówi, że ja biegałem. A ty mówisz, a ja dzisiaj tak, spałem. A ja spałem. Chociaż teraz trochę się u mnie pozmieniało. Teraz jestem, wiesz, na diecie i ćwiczę rzeczywiście regularnie, więc od kwietnia taki jest, staram się być bardziej fit lotkiem.
I już 24 kg schudłem. Fit Lotek Lovers. W ogóle tak mógłbyś zrobić program, wiesz. Dokładnie. I konkurencję zrobić tym znanym youtuberom. No dobra, a powiedz, co cię do tego skłoniło, wiesz? Co cię do tego skłoniło? Czy na przykład pandemia i że ludzie nagle wzięli się za siebie, bo tak ja mam wrażenie, że wyjdziemy z niej jako kulturyści, fitnessowcy, wszyscy będą sprawni ze świetnymi mięśniami. Tak? No u mnie to była prosta bardzo rzecz. Akurat mnie pandemia zastała, jak byłem na trasie w Stanach Zjednoczonych i zamknęli praktycznie całe Miami i w hotelu musiałem siedzieć. I oglądałem sobie wtedy sporo meczów NBA i stwierdziłem, że kurde, pograłbym znowu w kosza, tylko jestem za gruby, żeby grać w kosza, więc muszę schudnąć. I to jest moja motywacja. I już teraz w lato już normalnie na boisku grałem w kosze, mogę już mniej więcej pobiegać, poruszać, nie ma przypału. Byłeś w reprezentacji i sporządzony, a to zrzuciłeś dużo tych kilogramów? Ile tam ci zeszło? 24. Jezu, no to rewelacja. No to brawo. Tak, no ale wiesz, no dalej jestem gruby, więc pomyśl sobie, od czego startowałem. Jak schudniesz 24 kilo i jeszcze jesteś gruby, no kurde. Nie, poczekaj, aż tak? Tak naprawdę? Nie, no. Tak, no. Ale tak, którą z tych form, wiesz, bo jednak bieganie jest rzeczywiście dziwne. Ja nadal, mimo że biegam, to nadal się dziwię, dlaczego to robię, bo nadal, nie wiem, no nie rozumiem, no, że biegnę, ocykam się, że biegnę i myślę sobie, dlaczego ja to robię, przecież mogę iść, dlaczego ja nagle przyspieszyłem, wiesz, ciągle jest to na mnie jakaś taka, no, dziwny temat, a którą z tych takich, nazwijmy to odchudzających rozrywek lubisz, że można powiedzieć, że lubisz, bo to trudno powiedzieć, że to jest jakaś miłość wielka. No to lubię pewno koszykówkę, no tak, o dziwo to... lubię, badmintona bardzo lubię i... Piłkę nożną też nawet troszeczkę, chociaż najbardziej koszykówka to zdecydowanie jest mój konik i najchętniej to. Wszystkie inne ćwiczenia, Szymon, mam wrażenie, że są dziwne. No, samo robienie pompek, bo sama powtarzalność ćwiczeń jest czymś dziwnym. Odpychanie się od ziemi, dlaczego? Dokładnie. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Przecież jest tragedia, no. Nie ma nic nudniejszego chyba niż to. Bo podnoszenie ciężarów to jest dla mnie też przezabawna rzecz. Idziesz na siłownię, po prostu płacisz komuś i podnosisz ciężary. Wielokrotnie. Wiesz, bo patrzeć to chyba boksuje, wiesz. No ja też akurat boksuję, to lubię, ale patrzeć na przykład boksuje. To nie czułeś, że to jest dla ciebie sport, że jesteś raczej pacyfistą? Chociaż może być pacyfistą. Nie, myślę, że na boks też spróbuję. Teraz jakoś nie miałem, przyznam, czasu czy okazji, czy chęci, ale na pewno spróbuję, bo Rafał mi bardzo polecał. On też od jakiegoś czasu właśnie boksuje i mówi, że to jest świetna rzecz i świetne ćwiczenie. Więc nie, na pewno spróbuję. Na pewno wiesz, spróbuję. Bo zrzucasz kilogramy przy okazji czegoś, prawda? Czy nie jest to samo sensem, że teraz mam się zmęczyć, tylko coś się dzieje. Jest jakaś, wiesz, narracja tego wszystkiego, prawda? On nie uderzył, to ja teraz muszę uderzyć jego. Przykro mi, wiesz, jakieś przemyślenia, dzieją się inne rzeczy, a w trakcie chudniesz, prawda? Słuchaj, uwaga. Kwiaty, kino. A jakbyś był sobie mistrzem świata, w jakiej dyscyplinie? No, ale tu czuję, że NBA bardzo chciałbyś być, prawda? To... No i zdecydowanie tak. Najchętniej NBA. Nie pogardziłbym złotem na olimpijskim koszykówce, też byłoby w porządku raczej, ale też jak mnie kusiło też skoki do wody. Słuchaj, a powiedz mi, coś fantastycznego. Gdzie leżą tematy? Tematy są naokoło, czy ty jesteś jakoś tak, nie wiem, masz receptory, wiesz, wyczulony na to, co się dzieje, wiesz, ulica, sytuacje, wiesz, gdzie są te tematy? Jak one u ciebie, że tak powiem, dojrzewają, kiełkują, wiesz, jak je łapiesz? Ja funkcjonuję tak, że zapisuję każdą głupią myśl albo jakieś głupie przemyślenie w telefonie, jakie mam. I potem jak siadam do programu, to analizuję te wszystkie rzeczy, które tam zapisałem. Mam mnóstwo różnych takich, wiesz, zalążków, żartów, których jeszcze nie stworzyłem. A na przykład rzecz drobna, która mnie rozśmieszy. Jakaś rozmowa jest rodzinna i jest jeden wujek, który wierzy mocno w teorie spiskowe. O kurczę. A drugi nie wierzy w żadne, ale wierzy w jedno. I mnie tak rozśmieszyło, że można wierzyć w jedną teorię spiskową. Wiesz, ja nie jestem, mówią, że... nie wierzę w teorie spiskowe, choć jedną. Tak, najfajniej jakie te tematy poruszasz, nie? Że mówią, że Barack Obama był reptalianinem, nie? I tam tak. Haha, i ma bekę, nie? I że piramidy kosmici zbudowali i on... No, a właśnie akurat... Tak, a to bardzo ładne, to rzeczywiście. Tak, i mi się to bardzo podoba, że można wierzyć w jedną teorię spiskową, a nie wierzyć i śmiać się ze wszystkich innych. Dlatego też, mam też takie hardkorowe bardziej pomysły, że mówię, że śmieszne, że są karły, nie? Tak jakby gobliny były. I po prostu są gobliny i mówisz, że to... Nie mówcie nas gobliny, my jesteśmy mali leniwi. A dobra, to mali leniwi będziemy mówić, a nie gobliny.
To już taka cięższa historia troszeczkę, wiem, ale... Spoko, chociaż wiesz, no jakby, ale powiedz, czy to też jest tak, że ty przepuszczasz to przez, rozumiem, że masz te jakieś na przykład, no nie wiem, jak to sobie zapiszesz, jak to u ciebie funkcjonuje, że masz tam, nie wiem, notatki, w telefonie jest napisane na przykład hasło... Dokładnie. Jeden spiskowe, drugi niespiskowe, to jest jakoś tak po polsku ładnie zapisane, zalążek pomysłu? Tak, czy takie... napisane jest, że gość wierzy tylko w jedną teorię spiskową. A, tak, a nie, bo wiesz co, bo ja pamiętam, że gdzieś tam jakieś początki radia, że na przykład miałem dyktafon i budziłem się w nocy z jakimś natręctwem pomysłów i pod poduszką mówiłem do tego dyktafonu i potem nie byłem w stanie zrozumieć, bo nie chciałem już wtedy swojej żony, która cały czas jest moją żoną, obudzić. I taki bełkot totalny, przy czym to były jakieś takie senne majaki i nie byłem w stanie. Tak teraz z kolei mam problem, że na przykład nie jestem w stanie niektórych swoich notatek sprzed pół roku zrozumieć. Bo mam wpisane na przykład hasło, bałwan. I ja teraz nie wiem, czy to był, pewnie był to zalążek pomysłu, ale co z tym bałwanem? Dlaczego? Czy to jest w ogóle, czego to się tyczy ten bałwan, wiesz? I to jednak jesteś jakiś... Mi się to zdarzało, wiele razy mi się to zdarzyło, co dokładnie mówisz, że zapisałem jakiś pomysł i potem czytam i nie mam pojęcia, o co mi chodziło. Tam było coś, że piraci mają papierowe torby i mam, nie wiem, o co mogło chodzić, też jakiś pomysł był, ale nauczyłem się właśnie zapisywać konkretnie, już bardziej zwracać uwagę na to, jak zapisuję, żebym był później, na pewno wiedział, o co chodzi. Ale wiesz, tu tak napisałeś, piraci mają papierowe torby, idziesz któregoś dnia przez miasto i widzisz, że idzie pirat z papierową torbą. No, gdyby tak było, to bym sobie pewnie przypomniał. Myślę, że to było jakieś bardziej skomplikowane. Myślę, że to była jakaś skomplikowana historia marketów dla piratów i raczej coś takiego musiało słuchaj, być. Ale nie mogę przypomnieć. Ale czy to nie jest, słuchaj, jakieś tam jednak takie trochę, kurczę, no trochę nieprzyzwoite, że słuchaj, no żyjesz z tego, a ci wszyscy dawcy tych żartów naokoło gdzieś żyją swoim życiem, zmagają się ze swoimi problemami, są na przykład właśnie zwolennikami teorii spiskowych albo jednej, a ty z nich żyjesz, zapiszesz to sobie, a potem wypełnisz salę i na tym zarobisz. Nie powinieneś im odpalać? Nie, ja to wymyśliłem. Więc no ale... nie czuję czegoś takiego. Jeśli chodzi o historie, które znajomi mi sprzedają i czasami opowiadam je dokładniej, że dużo jest rzeczy, które właśnie im się przytrafiły, no to tam jakieś piwko naszej postawie. A, czyli to jest. Abyś tam, wiesz, 1/10 tej areny, czy tam, wiesz, tej sali dał im, a nie tam, wiesz, piwko, to wiesz, każdy potrafi. No ale regularnie, wiesz, to się uzbiera. No. A, to się uzbiera, prawda? A ile z tego szkła, jak odniesie do punktu skupu? No to oczywiście, że tak. No to już nie kombinuję. Łukasz, przed chwilą przygoniła nas tutaj siła muzyki Radia Z. Posłuchaj, czy program z Rutkiem, który macie w internecie, zakodowany w ogóle jest, prawda? Tak, to jest pay-per-view, tak? Czyli to jest pay-per-view. Czyli widok papierowy widok, pay-per-view, widok papierów. Czy jest to jakąś odpowiedzią na pandemię? Bo on też powstał chyba w czasie pandemicznym, tak? Czy zaczął się wcześniej jeszcze? Nie, w czasie pandemicznym. Właśnie ja byłem na kwarantannie. Rutek widać puste miasto w tle, jak robicie sondę. Dokładnie, no to jest to teraz nagrywamy, ale zaczęło się w kwietniu, Rutek zadzwonił, powiedział po prostu, Lotek, chodź, zrobimy jakieś śmieszne filmiki i robiliśmy takie na relacji na Instagrama, po prostu głupie, króciutkie skecze, ja u siebie w domu nagrywałem, Rutek u siebie, montowaliśmy w najprostszych programach na tam iPhone'ach i potem stwierdziliśmy, że o, to fajnie się bawimy przy tym, więc zróbmy coś, pełną formę jakoś. No i pierwszy odcinek zrobiliśmy też praktycznie telefonami, drugi już fajniejszy z operatorem. No trzeci teraz uważam najlepszy i jeszcze z Wielkowalaszczyk, więc tak, ale to jest pandemiczny projekt zdecydowanie, ale daje nam mnóstwo radości, naprawdę mnóstwo radości. Tytuł tego to jest Lotek i Rutek prezentują i on jest w takiej formie robiony, że po prostu trzeba sobie wykupić, oglądanie po prostu, wykupić, tak? Bo macie takie teasery jakby, tak? Jakby technicznie też. Tak, mamy teraz tak zwany trailer zrobiony właśnie z jakichś krótkich fragmentów skeczy z tego trzeciego odcinka, który można na YouTubie obejrzeć i tak to trzeba wejść na stronę lotekirutek.com i tam dopiero można faktycznie zapłacić, żeby obejrzeć. Nie jest to lubiana forma w naszym kraju. To jest bardzo bolesna forma, nie wiem czy wiesz, tak. To jest to bolesna forma. Tak, kiedyś dziewczyna napisała, że kupiłam bilet dla siebie i dla męża, oglądamy razem w domu.
Ale teraz, stary, wyobraź sobie, że organizator nagle organizuje Atlas Arenę, słuchaj, i wykupił jedno oglądanie i telefon podpiął na przykład do wielkiego monitora, a tam, wiesz, 10 tysięcy ludzi na jednym leci. Tak, już jest po prostu telebeam i jazda. Ale wiem, że już na przykład była sytuacja, że wasza sonda wyciekła, tak? Było coś takiego, że ktoś to waszą sondę, która stała się takim trochę wiralem, prawda? Zresztą sporo ludzi nie wiedziało nawet, bo nie nie obznajomiałem, że tak powiem, ze stand-upem, myślało, że to jakaś sytuacja z jakimś kolesiem w mieście, tak? Tak, że to jakiś wariat po prostu na ulicy, takich jak z tych głupich kompilacji, prawda, co najgłupszego mówią Polacy, tak, i tak dalej, to właśnie myśleli, że jestem jednym z takich głąbów, gdzie dla mnie ten sketch jeszcze był takim trochę uczczeniem tych niektórych prawdziwych sąd, bo tam użyłem paru tekstów z tych prawdziwych, tak, żeby jest, to było jest, takie, rodzaj... taki tribute troszeczkę. Ten rodzaj takiej ulicznej gorączki, że tak co dziesiąta osoba mówi do siebie i coś dziwnego ma pod sufitem, prawda? I to zaśmie tak, te sądy. No właśnie, to... Nieraz mi się sytuacja, gdzie pytanie jest bardzo miłe i odpowiedź zaczyna się miło i samą swoją wypowiedzią doprowadza się do furii ten, który odpowiada na pytanie. Mnie to zawsze bawiło i widziałem to wielokrotnie i stwierdziłem, że właśnie zrobimy taki sketch z czymś takim. No i ktoś sprytnie jeszcze, bo nagrał telefonem ekran komputera, rozumiesz? Tak obszedł wszystkie zasady i wrzucił właśnie na YouTube'a i tak musieliśmy trochę udostępnić, tak żeby ludzie chociaż znali źródło. A powiedz mi sobie, tak, bo że spytam o kuchnię tego wszystkiego, że rozumiem, że ale jesteście w stanie na tym tam trochę zarobić? To jest jakoś tak, że w miarę jest to jakoś tam intratne, czy pokrywacie koszty tej waszej produkcji, czy jak to? Koszty pokrywamy na pewno. To nie ma z tego jakiegoś dużego zarobku, ale to jest tak, że chcemy rozwijać ten projekt dalej i robić coraz trochę więcej, nawet zainwestować w te odcinki jeszcze i tak z odcinka na odcinek trochę więcej dajemy, trochę więcej i myślę, że następne będą po prostu jeszcze lepsze i no mam nadzieję, że będziemy mieli też szerszą trochę publikę. Na razie jest to bardzo niszowy projekt tak naprawdę. A ile osób to ogląda? Na przykład ile się tam, wiesz, wykupi to ten papierowy papier, czy widok, czyli pay-per-view? Ten trzeci odcinek chyba około 2000 ludzi kupiło jakby oglądalność, więc pewnie parę osób też oglądali, ale no jest to niszowe bardzo. No wiesz, ale też z drugiej strony, no kurczę, pamiętam jak Kanal Plus i że było początek startował i że to była taka ekskluzywna telewizja, że trzeba było mieć jakąś tam kartę, klucz, kod i tam oglądało to ileś, ale jakby w samo to się tam jakoś im, wiesz... Ale co myślicie, że na przykład to może zaowocować potem w przyszłości telewizją właśnie taką, że to będzie gotowy produkt na show który będzie można wystawić, pokazać? Na przykład wyjść z tego... Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, jaka telewizja by miała kochonać, no żeby takie coś wziąć, ale ja bardziej liczę na to, że się zbierze jakaś po prostu nasza jakaś stała publika, która będzie czekała następny odcinek i będziemy wiedzieli po prostu, jaki mamy budżet tak naprawdę, a nie tak trochę z kosmosu strzelali. Słuchaj, bo chciałem się spytać o ten wywiad z prostytutką, tak? Czy naprawdę ta pani zajmuje się tym zawodem, czy... Nie, to Wiolka Walaszczyk, właśnie stand-uperka. Ja to była Wiolka, no właśnie, widzisz, ja nie znam no, dokładnie. No, to Wiolka była. I ona teraz w ogóle trzeci odcinek, to Wiolka z nami robiła cały, i pisanie, i granie w skeczach. Dobra, więc to Wiolka, ja to zobaczyłem i byłem przerażony, bo... Dobra, nie wiem, ja po prostu myślałem... Trochę uwierzyłeś. Wiesz co, naprawdę trochę uwierzyłem, nie jestem aż tak jakby, no może wiesz, bo jakby ja tak mniej więcej rozpoznaję, wiesz, i trochę tam śledzę, a nie jestem takim, wiesz, specem, ale byłem przerażony, bo... jeżeli tak, to się jej udało mnie trochę wkręcić, bo jak zaczęła opowiadać na przykład jak dba o higienę, byłem przerażony, chciałem wyłączać, wiesz? To znaczy, no. Wiesz o co chodzi i jakby nawet miałem wrażenie, że wy też do końca, no to przyznam wam, że się udało, cholera, bo ja... No my do końca nie wiedzieliśmy, co Wiolka będzie mówić, to było mocno spontaniczne, ta nasza rozmowa i nie robiliśmy dubla ani jednego. Wiesz co, mogłoby to tak wyglądać, to przyznam szczerze, że mogłoby to tak wyglądać. No my chcieliśmy, żeby to było, ten projekt miał być szalony właśnie i mimo, że wszystko jest tu odgrywane i nie ma żadnych takich prawdziwych sytuacji, to chcemy, żeby jak najbardziej realistycznie to wyglądało. No i z sondą się udało, bo mnóstwo ludzi myślało, że to jest jakiś wariat. Z Wiolką, jak widać, też się w miarę udało. No to ci powiem, że tak, no mimo, że... Tak. I to było takie, że ja miałem, dobra, okej, obejrzę, ale czuję, że to jest mocne. Wiem, że jest, ale dobra, no oglądam.
No właśnie, no i bardzo fajnie, bardzo fajnie. O co nam chodziło tak naprawdę? Łukasz, słuchaj, powiedz o planach swoich, o ile w ogóle teraz w tym czasie można mieć plany. Rozumiem, że czekasz na szczepionkę, czy jesteś zwolennikiem jednak tej teorii jednej spiskowej, że to jednak Bill Gates próbuje nas zaczipować. Ja się cieszę, że nie jestem w tej pierwszej transzy, która dostanie szczepionkę. Zobaczę, co się stanie i mówię, okej, gitara jest, to biorę. Słuchaj, ale... No bo tam były jakieś przypadki w Anglii chyba, że tam ludziom jakieś twarze opadały. Ale to opadały, po pół godziny nie przechodziło, wiesz? Ten efekt... No, tak, ale też zabawne w sumie. Ale nie, jestem oczywiście raczej za szczepionkami niż przeciwko. Słuchaj, raczej, a powiedz... Raczej wierzę lekarzom, raczej wierzę. Ja też zawsze twierdzę, że wiesz, no tym, które są, kurczę, mądrzejsi ode mnie, no jednak koleś kończył te szkoły, wiesz, ja jestem taki ufny, bo może ich nie kończyłem za dużo i tak zawsze, jak ktoś już się wypowiada, jeszcze przedtem ma prof napisany albo DR, to myślę, to kurde, no facet poczytał parę książek, to coś wie, no to trzeba mu wierzyć, no. Chociaż czasami też, ja kiedyś myślałem na przykład, że nie wiem, że ludzie, że w telewizji na przykład każdej jest wszystko turbo, profesjonalne, super i tak dalej i po prostu nie ma się czego doczepić, a w TVP jak widziałem realizację, jak tam byliśmy, to miałem takie, i tak wszyscy tak trochę improwizują, nie? Że jednak to nie jest takie wszystko. Ale nie, no absolutnie, stary, oczywiście. Głosie. Tak, to wiesz. Tak, dlatego też myślę, że może jak ktoś zostaje lekarzem, to później mówi, kurde, myślałem, że lekarze tacy są ogarnięci, a to widzę, że połowa to... Nie, no. jak wszędzie. Słuchaj, nie, a jakie są plany twoje, powiedzmy zawodowe, co, serial jakiś, no bo... Nie, teraz bardzo chcę wrócić na scenę już, więc czekam, aż będzie można, chcę nagrać Bang 2 i go opublikować gdzieś, jeszcze nie wiem gdzie. I na pewno chcę wrócić na scenę, pisać nowy program i po prostu jeździć z występami, bo na razie tego mi najbardziej brakuje. A już jakieś masz, no bo trudno w tej chwili w ogóle mieć jakiekolwiek plany tego typu, bo rozumiem, że... Nie, no już jest, bo mamy wiesz co, trasę zaplanowaną Please Stand Up i mamy takie duże hale w największych miastach w Polsce, więc polecam sobie wygooglować albo na moich mediach społecznościowych zobaczyć Please Stand Up, bardzo fajna trasa, będzie też raper Kemkę, który robi tam, będzie robił stand-up i jest mega fajna ekipa stand-uperów, ja to prowadzę wszystko i myślę, że to będzie taki powiew świeżości też po tym całym ciężkim czasie, jeżeli to się wszystko wydarzy. Ale nie, tak, ja się dowiedziałem w ogóle, że Don Guralescu robi też stand-upy, tak? Czy robił, czy miał jakieś... No, pierwsza trasa Pi stand-up była z Don Guralesco, też miałem okazję ją prowadzić i Gural tam robił stand-up. Jak fajnie to wychodzi? Nie, no to bystry gość. No Gural jest świetny gość, ja w ogóle naprawdę go bardzo z dużym sentymentem wspominam, bardzo, bardzo fajny gość. I myślę, że stand-up miał bardzo ciekawy, bo był i hardkorowy, i czasem przez nieporadność bardzo fajny też był, bo jednak to jest dziwna forma dla rapera, żeby robić stand-up, ale ja uważam, że bardzo pozytywnie Gural wypadł i w ogóle wiesz, tego bardzo polubiliśmy. Wiesz, bo on musi się odzwyczaić, żeby nie rymować, wiesz, i to może być dla niego problem, że jednak będzie co pewien czas próbował, wiesz. No zaczyna od takiego hardkorowego żartu, że ja ci go teraz nie przytoczę, może na poza anteniu tak zwanym ci powiem, bo to naprawdę, moim zdaniem najlepsze to by była petarda, nie? Petarda po prostu przeden ze żart. Zostawiamy ten to był Łukasz Lotek Lotkowski. Łukasz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Rozumiem, że namawiasz mnie, żeby mimo, że już jakby jestem mainstreamowy, to żeby spróbować, tak, że jednak. No oczywiście, że tak. Samotnie że tak. Ja w t-shircie, dżinsy. Tak jest. I wchodzisz na open mic'a, gdzie jest 15 osób, które... Zacząć, nie ale tak to, pokornie. Od trzech ja się zastanawiam, potem nagle widzę, że mam średnią krajową wychodzę, to wtedy pożegnam się z szefem, przychodzę do radia, słuchajcie, jednak to, wiesz... I będziesz mógł zrobić swoje pożegnanie tak zwane romantyczne, czyli że chluśniesz gorącą kawą. A, że tu kawa porozlewam, wiesz, wyłączę mikrofony, zepsuję telewizor, wiesz. Cześć. Dokładnie. Dziękuję, Łukasz, bardzo dziękuję. Dzięki. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.